Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platforma Obywatelska. Dzień dobry Pani Marszałek. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. W sobotę została wybrana Katarzyna Lubnauer na przewodniczącą Nowoczesnej. Zastąpiła Ryszarda Petru. To było dla Pani zaskoczenie? Znaczy mówiło się o tym, że w Nowoczesnej trwa rywalizacja. To jest młoda partia, która dopiero uczy się organizacji takiego życia partyjnego. Demokratyczne wybory, ale to niczego nie zmienia, dlatego że z Nowoczesną współpracujemy, niezależnie kto jest szefem tej partii, znamy naszych kolegów i koleżanki, pracujemy bardzo silnie w zespołach dotyczących oświaty, bardzo ważnego dotyczącego sądownictwa, zresztą efekty ich pracy widać na poszczególnych komisjach, jak ramię w ramię bardzo dzielnie walczą o to, żeby zachować dobre prawo, zachować przestrzeganie konstytucji w naszym kraju. Ponieważ jak pani powiedziała, że to niczego nie zmienia, ale Katarzyna Lubnauer, kiedy już została wybrana przewodniczącą, stwierdziła, że jednak zmienia, że to, co się wydarzyło wcześniej w piątek, czyli wspólna konferencja Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru i ogłoszenie, że będzie jeden kandydat wspólny na prezydenta Warszawy i wicekandydat i drugi kandydat na wiceprezydenta Paweł Rabiej, że to już jest nieaktualne i wymaga jednak dyskusji. No może do końca tak nie powiedziała, ale powiedziała, że wymaga to dyskusji i rozmów. Jest nową przewodniczącą, ma własną wizję, jak to powinno wyglądać, ale ja panu powiem, my na pewno będziemy razem współpracować i na pewno będziemy działali razem. Tym bardziej, że ta ordynacja, która w tej chwili jest procedowana w Sejmie, zmusza nas do takiej pracy, dlatego że ta ordynacja powoduje, że tylko bardzo silne bloki mają szansę zmierzyć się z Prawem i Sprawiedliwością. Nie ma w tej ordynacji samorządowej miejsca na nie tylko partie polityczne, ale także na małe komitety polityków lokalnych. Dlatego muszą tutaj wszyscy razem współpracować i ta determinacja jest. No rozmowy, z tego co wiem, będą w przyszłym tygodniu, bo teraz jeszcze przed Nowoczesną wybór zarządu partii, władz klubu i potem będziemy rozmawiać. Ale ja o tej rozmowie jestem spokojna. Mnie dużo bardziej martwi to, co działo się wczoraj, dzisiaj, w najbliższym tygodniu w Sejmie. I to jest prawdziwy problem, bo to czy Nowoczesna, czy opozycja się porozumie, czy nie. Jestem pewna, że się porozumie i będzie wspólnie. Nie mam tutaj cienia wątpliwości. Natomiast nie wiem, co dalej z polską demokracją. Z polskiej demokracji za chwileczkę porozmawiamy, ale jeszcze pozostając przy sytuacji opozycji, która jest przecież częścią też tej demokracji. Pani się spodziewa, że w czasie tych rozmów zostaną wyłonieni wspólni kandydaci również w innych miastach? Mam nadzieję, że tak, że będą wybrani wspólni kandydaci albo ci kandydaci, którzy nie są członkami ani jednego, ani drugiego ugrupowania, a są dobrymi, znaczącymi samorządowcami i wtedy uzyskają nasze wsparcie. Ta rozmowa jest otwarta, ale jestem przekonana, że w tych wyborach będziemy razem. A to nie jest tak trochę, że Platforma przejmuje Nowoczesną, która staje się jej przybudówką? Nie da się przejąć Nowoczesnej, bo tutaj Platforma nie ma zwyczaju. Jak się nie da? Można przejąć przecież inną partię. To jest inne ugrupowanie młode, bardzo ambitne. Dlatego powinniśmy razem współpracować, a nie nikogo przejmować. Trzeba partię, z którą się współpracuje, szanować, a nie robić takich ruchów. Dobrze, przechodzimy do tego, czym pani marszałek wspomniała, czyli do nocnych właściwie dyskusji na temat zmian w ustawie o KRS i o Sądzie Najwyższym. I ordynacji wyborczej, dodajmy, bo to jest pakiet trzech bardzo złych ustaw. Ale zatrzymujemy się na razie na ustawach dotyczących zmian w sądownictwie. Komisja przegłosowała poprawki dotyczące KRS. Może powiedzmy tak, nie komisja, Prawo i Sprawiedliwość, bo gdybyśmy popatrzyli, jak wyglądały obrady tej komisji. Opozycja właściwie nie miała szansy zaprezentowania swoich poprawek. Nie można było wysłuchać ekspertów. Poprawki poznaliśmy w ostatniej chwili. Nawet Biuro Analiz Sejmowych, które miało krytyczne uwagi, nie zdążyło przygotować dokładnego omówienia tych poprawek. Więc tak naprawdę nie mówmy, że komisja, tylko Prawo i Sprawiedliwość. No, w sensie formalnym jednak komisja, ale, tak, ale w sensie nawet jeden politycznym, poseł opozycja nie miał. W sensie politycznym oczywiście ma tam większość Prawo i Sprawiedliwość. Ale to nie znaczy oczywiście, że ma rację. Natomiast jeśli chodzi o te poprawki, które poprawki, czy wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość do ustaw, które przygotował prezydent, pani zdaniem, są z punktu widzenia Platformy najbardziej, nie wiem, niebezpieczne czy kontrowersyjne? Powiem tak, cała ta ustawa, bo trzeba czekać, ja nie, tutaj pan chce, żebyśmy rozmawiali o poszczególnych, dojdę, ale powiem, ta cała ustawa jest zła i jest niekonstytucyjna. Tą ustawą stara się zmieniać
ustrój naszego państwa, a ustrój państwa powinno zmieniać się jednak, zmieniając konstytucję. Wtedy możemy mówić, że jest to zrobione zgodnie z prawem, zgodnie z polską konstytucją i zasadami. Ta ustawa, którą zawetował pan prezydent, w tych ustawach były zapisy, których pan prezydent mówił, że nie podpisze tej ustawy, jeżeli one będą dalej. Prawo i Sprawiedliwość te zapisy wprowadza. Jeżeli mówimy o ustawie o Sądzie Najwyższym, tak naprawdę traci on taką rolę niezawisłości, bo politycy, oczywiście politycy mają na każdy obszar naszego życia w jakiś sposób sens, ale nie może być tak, że politycy, aż czy urządzają instytucje najważniejsze w państwie pod swoje wizje, tak żeby mieć wpływ na ich funkcjonowanie. Nie ma tutaj w tej ustawie mechanizmów, nie ma tak zwanych bezpieczników. Tak naprawdę w rękach jednej partii będzie cały wpływ na sądownictwo w naszym kraju. Pani marszałek, ale zapytam tak, który konkretnie przepis konstytucji uniemożliwia posłom głosowanie nad sędziami, czy nad kandydatami do sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa? Mówi się o tym, kogo wybiera Sejm. I mówi się o przedstawicielach Sejmu. Tak, ale ilu? Nie mówi się. No właśnie. Ale kwestia tego, w jaki sposób odbywa się głosowanie nad sędziami, to jest kwestia, którą już się zajmuje ustawa, a nie konstytucja. A Sejm może zmienić ustawę. Jeżeli mówimy, że wybiera Sejm, to znaczy, że w Sejmie i politycy biorą całkowicie decydują o tym, kto będzie reprezentowany w Krajowej Radzie Sądowniczej. Jednak tworząc konstytucję, tworząc prawo, określono, ile osób Sejm, ile Senat, jakie środowiska przedstawiają swoich kandydatów po to, żeby stworzyć te mechanizmy bezpieczeństwa. Bo dobrze działają ustawy, żeby nie doprowadzić do monolitu, także tylko jedno ugrupowanie, czy czasami jeden człowiek ma swoich przedstawicieli, na których ma bezpośredni wpływ. I nie oszukujmy, że... Tylko to są dwie różne rzeczy. Jedną kwestią to jest pytanie, czy w ogóle można zmienić tryb wyboru. I to, co mówią ludzie, do których mam zaufanie, że znają bardzo dobrze polską konstytucję, uważają, że Sejm nie powinien wybierać kandydatów, którzy byli przeznaczeni do tego, że wybierają przedstawiciele. No, ale z drugiej strony wszystkie badania pokazują, że obecnie działający system wymiaru sprawiedliwości cieszy się bardzo, nazwijmy to tak, jest bardzo często krytykowany. Ale z innego powodu. Ale żeby go zmienić, jednym ze sposobów zmiany musi być też zmiana trybu wyborów tych, którzy nad tym systemem panują. To nie zmiana trybu osób, które panują, organizują, bo nie panują, bo słowo panują. Organizują. No, panowanie ma też, nie chodzi o bezpośrednie zarządzanie. Ale w dzisiejszych czasach wolałabym to. Organizują. Tak, należy się zastanowić i przygotować rozwiązania, które spowodują nie zmiany kadrowe w Sejmie, tylko to, że sprawy będą toczyły się szybciej, sądy będą funkcjonowały szybciej, łatwiejszy będzie dostęp obywatela do sądu, będzie szybciej mógł liczyć na rozstrzygnięcia, bo czas, przewlekłość tych spraw to jest ta rzecz, która jest najbardziej dotkliwa dla polskich obywateli, bo sprawy toczą się naprawdę przez wiele, wiele lat. Ale w tych ustawach, ani o KRS-ie, ani o Sądzie Najwyższym, ani w dyskusji na komisjach, ani minuty nie było na tym, jak usprawnić działanie sądu, tylko cały czas jest dyskusja o tym, jak wprowadzić inne osoby, jak wymienić. No, ale to jest kontrargument w ten sposób, że jeśli nie wymienimy osób, to pozostawimy system, który jest niewydolny, że tylko zmiana ludzi, którzy mają wpływ na działanie systemu, zmienia ten system. Ten argument jest zasadny. No, ja pani marszałek wie dobrze, że bez zmiany ludzi często nie można zmienić sposobu działania systemu. Ale musimy wiedzieć, jak chcemy, żeby ten system działać. A tutaj zaczynamy od tego, wymieniamy ludzi i zapewniam pana, że nic w tym systemie się nie zmieni. I tak jak Polacy czekali i czekają, będą dalej czekali na długie rozstrzygnięcia. Tutaj nie chodzi. To bardzo pięknie brzmi, zmieniamy, bo rzeczywiście Polacy chcą szybszych, sprawniejszych sądów, szybszego działania tych instytucji i co do tego wszyscy mają jasność, to pokazują wszystkie badania i wszyscy o tym wiemy. Tylko od 2 lat w Sejmie zajmujemy się wszystkim, tylko nie tym, żeby te sądy działały lepiej. I ten zespół, który powstał dzięki opozycji, który działa w Sejmie, gdzie działają przedstawiciele Nowoczesnej, Platformy i PSL-u, przygotowuje te rozwiązania, nie mówiąc o polityce kadrowej, tylko o tym, jak sąd powinien być zorganizowany. I od tego trzeba zacząć. Jakie są 3 najważniejsze punkty w tych poprawkach, które zgłosił PiS, które pani zdaniem są tymi najbardziej godnymi odrzucenia?
dla mnie niedopuszczalne jest to, że wpływ na wyznaczanie będzie miał minister sprawiedliwości, czyli bezpośrednio prokurator generalny, że będziemy mieli prokuratorów, którzy będą decydowali o tym, jednak sprawa sądy, znaczy, sędziowie. Chodzi o tę poprawkę, która mówi o tym, że 25 prokuratorów będzie mogło zgłosić kandydatów, tak? Będą mogli być sędziowie, którzy są delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli znowu są podlegli ministrowi sprawiedliwości. Jeżeli to ma być niezależne, to jednak musi być tak, że nie ma bezpośredniego wpływu ministra sprawiedliwości na te osoby. Ja nie jestem prawnikiem, jestem posłem, który bada to na bieżąco. Słucham opinii ekspertów, do których mam zaufanie. I to chyba nie jest przypadek, że nie ma osób, które mówią, że te ustawy są zgodne z konstytucją. I nawet Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawia swoich ekspertyz, tylko tak naprawdę zamyka głos, że nie pozwala wysłuchać, ani przedstawić informacji czy oceny innych osób. Czyli czują, no tak, tylko, że coś jest nie tak. Znaczy ten argument znowu można by zbić w ten sposób, że skoro państwo od 2 lat mówicie cały czas o łamaniu demokracji, łamaniu konstytucji, to w zasadzie ten argument już w ogóle nie funkcjonuje. Ponieważ wszystko, ale od 2 lat, z państwa punktu widzenia, wszystko co robi PiS jest łamaniem konstytucji. Wie pan, bo trochę no tak więc, jest, bo jeżeli tak przypomnimy powiem, sobie to, dyskutować. Że pani premier nie opublikowała wyroku Trybunału i ciągle naprzeciwko KPRM-u jest ten licznik pokazujący, ile dni ten wyrok nie został opublikowany. To jest ten grzech pierworodny. Tutaj zaczęło się, jeżeli raz pokazał się, że można obejść konstytucję i powiedzieć, że ona nie ma znaczenia. Potem jest następna ustawa. Właściwie nie ma ważnej ustawy w naszym parlamencie, która została przegłosowana przez Prawo i Sprawiedliwość, w której nie byłoby wątpliwości konstytucyjnych. I proszę mi, to się zaczęło. Grzech pierworodny był i teraz właściwie z takim lekceważeniem mówi się o konstytucji. Nawet pan prezydent mówi, no każdy może mieć własne oceny. No oceny to chyba można mieć własne, ale, bo na tym właśnie polega też demokratyczna konstytucja, że możemy się spierać i możemy się różnić. Ale konstytucja nie może być, nie możemy sobie interpretować konstytucji. Konstytucja musi być czytana, każdy zapis, od do. Bo jeżeli każdy z nas będzie interpretował, będzie chaos. I właśnie teraz dochodzimy do takiego chaosu w naszym kraju, bardzo niebezpiecznego. A może to jest tak, że skoro państwo wszystko odrzucają, to tak naprawdę bardzo trudno dyskutować. Są ustawy, które rozwiązania, nad którymi możemy głosować. To nie jest tak. Jeżeli jest dobry i mądry zapis, nigdy opozycja nie będzie przeciwko temu zapisowi. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej kadencji najważniejsze są te ustawy, które, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, żeby zmienić konstytucję w naszym kraju, to próbuje to obejść ustawami. Przecież pan prezydent musimy skończyć. To jest bardzo zły czas i szkoda, że kolejny rok musimy kończyć w tak niebezpiecznym i trudnym momencie dla naszego kraju. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platforma Obywatelska. Dziękuję. Dziękuję bardzo.